No hej, z tej strony Andrzej. W tym odcinku pokażę Wam podstawy, jak posługiwać się Microsoft Office Word wersją 2010. Wchodzimy w menu Start. Mamy Microsoft Office i wybieramy Microsoft Word. Uruchamy się nam. I teraz na przykład pokażę Wam jakieś fajne rzeczy. Na przykład napiszę swoje imię i nazwisko. Teraz mogę na przykład zaznaczyć, tak? Zmienić czcionkę na przykład na zieloną. Zmienić rozmiar. Na przykład tak. A to jest fajnie, bo sobie widzicie, jak duże to jest. Zmienić wygląd czcionki. A na przykład taka. Wyśrodkować lub z prawej strony, z lewej strony. Teraz. Teraz tu jest taki znaczek. On pokazuje znaki, których nie widzicie. Pokażę Wam to na przykładzie. To są znaki nowej linii. To są spacje. Normalnie, jeżeli wyłączę to, to tego nie widzicie. To jest bardzo pomocne, jeżeli ktoś naprawdę pisze jakieś książki, więc chciałby każdy odstęp wiedzieć gdzie, co i jak. Tutaj macie pogrubienie, kursywa, podkreślenie. Tutaj macie przekreślenie tego napisu. Zmiana czcionki, tak? Teraz zobaczmy, co ciekawego jest. Page insert na przykład, prawda? Chcielibyśmy wstawić tabelę i na przykład wybieramy trzy kolumny, dwa wiersze. No, na przykład taką. Tutaj zaznaczamy kursywę. Już mamy prostą tabelę. Teraz zmienimy sobie czcionkę. Jeszcze wstawmy sobie jakiś obrazek. Domyślnie mamy kliparty. Na przykład wpiszmy tree drzewo. O, i mamy jakieś, o, takie drzewo. Możemy sobie przytrzymując klawisz Ctrl i poruszając kółeczkiem myszki, możemy zmniejszać, zwiększać, powiększać widok. Tak zwany zoom strony. Teraz wstawmy jakiś wykres. Na przykład taki. O, tu mamy przykładowe jakieś dane, które możemy zmieniać. Już widzimy, że wykres został wstawiony. Page layout. Więc w page layoutie możemy zmieniać wielkość marginesów. Widzicie tutaj górny margines 1,27 cm. Dolny bottom 1,27 cm. Tu możemy zwiększyć ten margines. Się zwiększy. Też możemy dostosować własny, czyli na przykład 1 górny, 1 cm dolny, lewy, prawy. Orientację strony na przykład taką, prawda? Landscape. Tutaj możemy wyrównać to. Też możemy zrobić takie coś, jak ten obrazek możemy tu umieścić, prawda? Pokażę Wam teraz jeszcze opcje, jak na przykład wstawić podział strony. Tak, i teraz na tej stronie orientację ustawimy. A, teraz jeszcze raz. Landscape. A.
A na przykład tak, prawda? Czyli widzicie, że teraz mogę wstawić kolejny podział. Następna strona, prawda? I teraz ta strona to będzie orientacja landscape. Dzisiaj mamy tak. Teraz, jeżeli chciałbym tylko, żeby ta akurat tu muszę wstawić tak zwany. Sprawdźmy, jeżeli jest portret, to on dwie strony mi usuwa, prawda? Dodaję, ale tutaj musiałbym wstawić. Tak bym musiał to zrobić. I teraz bym miał landscape, portrait, landscape, prawda? Czy taki na przemian. Jeszcze ciekawa sprawa jest na przykład, stwórzmy sobie kolumny, na przykład 3, prawda? Wpiszmy sobie coś. Na przykład o, zmienimy sobie czcionkę na mniejszą. Będzie taka. Kolor niech będzie na przykład czerwony. A jeszcze jest za mało, więc zmienimy sobie na 22. O, na przykład taka, prawda? Tak. O, i teraz tak. Jedna kolumna, prawda? I teraz, jak chcielibyście przejść tutaj wpisywać, to musicie page layout, breaks i nowa kolumna. Wpisujecie tutaj. No, możecie sobie na przykład tak pisać ściągi, tak? I teraz chcecie jeszcze raz, to naciśniecie breaks i nowa kolumna. Teraz. Teraz załóżmy. Teraz załóżmy, że. Nie chciałbym mieć kolumny 31, prawda? To mi tak przestawia. Tak, teraz tak, załóżmy next page, tak zwana sekcja. I w tym momencie, w tej sekcji, będę mógł mieć tylko jedną kolumnę, czyli mógłbym pisać normalnie, prawda? Teraz wyrównanie tekstu zrobię na lewo. Tutaj mógłbym wstawić jeszcze page break. Nowa sekcja. I tutaj jest, na przykład byłoby więcej kolumn, na przykład. O, na przykład taki układ. Prawda? Tutaj mielibyśmy trzy kolumny. Teraz przechodzimy do następnej kolumny. I tutaj mamy tak. Tutaj wstawiamy nową sekcję. Przykład tak. Teraz przejdźmy do tutaj kolumny i wstawmy sobie na przykład flower. Na przykład wstawmy sobie obrazek. I teraz zwróćcie uwagę, że ten obrazek tak, a my chcielibyśmy, żeby on wchodził w ten tekst, więc tutaj jest taka opcja size position. O tutaj i teraz. Gdzie on wchodzi pomiędzy, ale jeszcze sprawdźmy jakieś inne. Size position, wrapping na przykład. O, na przodzie tekstu to jest ciekawe.
na wierzchu tekstu, prawda? Co jeszcze ciekawego jest z tyłu tekstu? Na przykład to pomiędzy one. Teraz tu sobie stworzymy nową stronę i tu będzie jedna. I teraz na przykład zobaczmy coś jeszcze ciekawego. Page color, tak? I na przykład tą stronę, a akurat chcielibyśmy sekcję na przykład kolor strony na taki niebieski, prawda? Lub jeżeli jest ten, a możemy o taki, prawda, zrobić. Teraz mamy na przykład komentarze. Tutaj możemy dodać komentarz. Piszemy to, czy wykres jest dobry, prawda? I teraz jak ktoś czyta te komentarze, to potem może uzupełniać. New comments. Popraw to. Tutaj mamy opcję liczenia słów, czyli ile mamy stron. W tym momencie 9, 10, 10 words. O, to jest ciekawe. Słów. Nie wiem dlaczego. Tu jest 1094 znaki bez spacji, ze spacjami 1088. Paragraf 5, linia 81. To oczywiście poprawa gramatyki, tak? Wykres jest dobry. Ignore. Ale sprawdźmy. Sprawdźmy na przykład. Dwie wiórka przez U zwykłe napiszę. I teraz programu. A chyba słownika nie mam. No, słownika nie mam niestety polskiego tu zainstalowanego, bo to jest wersja testowa. Znaczy wersja trialowa, ale angielska. I teraz jeszcze mamy wygląd. Możemy wygląd do czytania pełnego. Następna strona. Możemy przechodzić pomiędzy stronami. Oczywiście to jest nasza strona, tak, to są różnego rodzaju komentarze, więc to nie wejdzie na naszą stronę. To musimy sobie zmienić. O tak. Tutaj view, page layout, web page layout, full screen, reading. Tutaj jeszcze jest takie coś, page layout, możemy. Czy tutaj widziałem fajną opcję. Cover page, czyli strona tytułowa, prawda? Przykład moglibyśmy dodać o taką. To by była nasza strona tytułowa. Jeszcze co moglibyśmy wstawić? Takiego, o, na przykład nagłówek, prawda? Czyli takie coś.
O, na przykład tutaj chciałbym stawiać nagłówek. Nie chcę tutaj. Tutaj chciałbym stawiać nagłówek, czyli insert. Albo stopkę wstawię. Prawda? I na dole pojawia się takie coś. Zobaczmy. Na przykład numer strony. Na przykład tak. Tak jak mówię, bardzo fajny pakiet. O, tutaj jest na przykład, zobaczmy. Napiszmy coś ciekawego. Informacje. Zaznaczmy to. Reference. Tu jest bardzo fajna. Insert bookmark. Informacje. I teraz to tutaj mógłbym zrobić. Informacje. Mówię, nie staram się. Reference, informacje. O, coś nie wyszło. Ale to nieważne, chciałem wam tak po części pokazać, jak wygląda ten Microsoft Office Word 2010. Więcej porady widzicie Microsoft Office Professional Plus. Microsoft Word, więcej możecie dostać tutaj. Macie w pomocy, możecie tutaj różnego rodzaju informacje, na przykład jak utworzyć, macie tematy, jak utworzyć dokument. A, jeszcze w sumie pokażę wam fajną opcję, jak nowy. I teraz możecie sobie wybrać jeszcze, o, na przykład chcecie utworzyć kalendarz, tak? O, rok 2000. A na przykład taki. No, ściąga to automatycznie, jeżeli macie podłączenie do internetu, to ściąga to ze strony Microsoftu i już macie kalendarz. Bardzo fajny. Wstawmy na przykład, zamknijmy. To też zamknijmy. Teraz o, na przykład jakiegoś rodzaju. O, faktury, prawda? Teraz faktury sprzedaży. I tutaj macie mnóstwo faktur. Oczywiście to jest na amerykańską wersję, ale macie company name, do kogo, gdzie dostarczacie, prawda? Możecie trochę zmienić. Z internetu możecie ściągnąć wiele faktur, które zostały przez kogoś stworzone, czy to płatną wersję, czy bezpłatną. O, tu macie jakieś certyfikaty, na przykład akademickie, jakieś nagrody, prawda? No i możecie szybko stworzyć jakiś certyfikat ukończenia czegoś, prawda? I możecie sobie również zrobić na przykład takie coś. Widzicie, jak to wygląda. Możecie sobie zmienić orientację z na przykład tak, na landscape, tak, prawda? Tak jak mówię, bardzo, bardzo fajny pakiet. Polecam zakup. Nie należy on do tanich, ale wersja do domu albo dla studentów jest w miarę taniach, a bodajże kosztuje 300 zł. W Anglii kosztuje 70 funtów, więc coś 350 zł. Polecam i do usłyszenia. Hej!